Urządzenie może wzbić się na wysokość do 200 metrów, potrafi precyzyjnie analizować skład powietrza. Jest wyposażone w baterie, które umożliwiają dwa loty po 20 minut. Tym dronem można nadlecieć na dowolny komin, zawiesić się w powietrzu w określonej przepisami odległości, zmierzyć dokładny skład. Dron mierzy w powietrzu poziom toksyn będących skutkiem palenia w piecach niewłaściwym opałem. Dane z drona są automatycznie przesyłane naukowcom. Ci mogą je na bieżąco analizować. To, czym łodzianie palą w piecach, na razie sprawdzają strażnicy miejscy z ekopatrolu, często na prośbę samych mieszkańców. Jest to fizyczne wejście na teren nieruchomości. Jeżeli to jest jakiś domek jednorodzinny, albo działki, albo po prostu do mieszkań, jeżeli to są kamienice, i po prostu strażnicy oglądają, co jest palone w piecu. To, czym oddychamy, zależy też od pogody. Czy jest wietrznie, wilgotno czy słonecznie. W Łodzi do złego stanu powietrza przyczynia się także układ urbanistyczny. Główny problem z jakością powietrza w Łodzi, w Polsce, to jest ze względu na to, że tak zwana tkanka urbanistyczna jest trochę zaburzona. Kiedyś były te różnego typu kanały przewietrzające miasta, teraz częściowo zostały one zabudowane. Dron kosztował Politechnikę Łódzką 140 tysięcy złotych. Na razie naukowcy kalibrują jego ustawienia. Powietrze nad Łodzią i województwem zacznie badać w przyszłym miesiącu.